Jadwiga i Jagiełło. Unia polsko-litewska. Po śmierci Kazimierza Wielkiego, który zmarł w 1370 roku, nie zostawiając po sobie syna, władcą Polski został król Węgier Ludwik z dynastii Andegawęńskiej, który został władcą Polski w wyniku wcześniejszych umów i ustaleń. Po śmierci Ludwika władzę w Polsce przejęła jego córka Jadwiga Andegaweńska, urodzona w 1374 roku, która wsławiła się między innymi tym, że była wielką odnowicielką Akademii Krakowskiej. To dzięki jej działaniom Akademia Krakowska stała się jednym z najlepszych uniwersytetów w Europie. Do tego Jadwiga słynęła z pobożności, ale też z wiedzy i bardzo dobrego wykształcenia. Potrafiła czytać, potrafiła pisać, znała kilka języków i można powiedzieć, że była doskonale wykształcona. Koronacja Jadwigi miała miejsce w 1384 roku. I jeszcze raz wspomnę, była to córka Ludwika Węgierskiego. Chociaż była młoda, to bardzo szybko zaczęto szukać dla niej odpowiedniego męża. 11-12 lat w ówczesnych czasach to nie przeszkadzało. O rękę oczywiście młodej królowej starało się wielu kandydatów, jednak doradcy, którzy w taki, można powiedzieć, realny sposób sprawowali władzę, oni właśnie wybrali przyszłego męża naszej królowej, a był to wielki książę Jagiełło. Jagiełło, który urodził się w 1352 albo około 1362 roku i który doskonale zdawał sobie sprawę, z zagrożenia, jakie dla Litwy oraz dla Polski stanowił Zakon Krzyżacki, szczególnie dla Litwy. Dlatego on mocno dążył do tego, żeby poprzez małżeństwo z Jadwigą Chrzest Litwy wzmocnić Litwę no oraz oczywiście wzmocnić swoją władzę. Sam natomiast Zakon Krzyżacki powstał pod koniec XII wieku w Jerozolimie i ci rycerze, zakonnicy, których nazywamy Krzyżakami. Od tych czarnych krzyży na ich białych płaszczach, poza Jerozolimą, poza Ziemią Świętą, mieli również swoje siedziby w Europie. A gdy doszło do opuszczenia Ziemi Świętej, to Krzyżacy trafili w całości do Europy, gdzie niestety w pierwszej połowie XIII wieku książę Konrad Mazowiecki sprowadził Krzyżaków do Polski, żeby ci pomagali mu w walce z poganami. Niestety, ale zamiast chronić Ziemię Księcia przed atakami pogańskich Prusów, Krzyżacy zbudowali olbrzymie państwo, podbili te ludy i w XIV wieku stali się już zagrożeniem dla Polski oraz dla Litw. W wyniku ustaleń w 1385 roku w miejscowości Krewno na Litwie delegacja polska oraz wielki książę litewski Jagiełło podpisali dokument Unii, czyli związku obu państw. Ustalono wówczas, że władca Litwy Jagiełło poślubi Jadwiga i zostanie władcą Polski. W zamian za to Jagiełło obiecał przejść wraz z swoimi poddanymi, z resztą Litwinów, no i można powiedzieć innych ludów zamieszkujących Wielkie Księstwo Litewskie, na chrześcijaństwo oraz odzyskać ziemię oraz odzyskać ziemię, które utraciła Polska na rzecz Krzyżaków. Rok później w 1386 roku Jagiełło przybył do Krakowa. Tu przyjął chrzest i otrzymał imię Władysław. Dlatego znamy Jagiełę jako Władysława Jagiełło. Doszło do ślubu z Jadwigą następnie i koronowania Władysława na władcę, na króla Polski. Oczywiście Jadwiga i Jagieło nie pozostawili potomka i po śmierci Jadwigi Jagieło miał jeszcze trzy żony. I ostatnia z nich urodziła mu dwóch synów i w ten sposób rozpoczęła się dynastia Jagiellonów. Co ciekawe, przed Chrztem Jagieły, tą funkcję bardzo wówczas ważną Ojca chrzestnego, zaproponowano mistrzowi, wielkiemu mistrzowi zakonu Krzyżackiego. Oczywiście ten odmówił, żeby nie dawać pretekstu, że ten chrzest Litwy, który był przez krzyżaków podważany, w rzeczywistości był prawdziwy. Dlatego ojcem chrzestnym Jagieły został książę Władysław Opolczyk z dynastii piastów. Tutaj nie powiedziałem, kiedy mówiłem o Kazimierzu Wielkim, że on był właśnie tym ostatnim władcą z rodu piastów. Następnymi wydarzeniami oczywiście były wspólne walki przeciwko krzyżakom. Wspólne walki, które doprowadziły w końcu do bitwy pod Grunwaldem, wojny trzynastoletniej i w 1525 roku do Hołdu Pruskiego. Ale to już zupełnie inna historia. Na dzisiaj dziękuję i jeszcze raz podkreślę. Rok 1384 na tronie polskim królową Polski zostaje Jadwiga, czyli córka Ludwika Węgierskiego, która była wielką opiekunką. Kultury, sztuki oraz swoich poddanych i nauki. To właśnie dzięki niej doszło do odnowienia i mocnego rozwoju Akademii Krakowskiej, która stała się jednym z tych najważniejszych uniwersytetów w ówczesnej Europie. W 1385 roku Polska i Litwa zawarły unię w Krewie. I w wyniku tej Unii doszło do chrztu Jagiełły, chrztu Litwy, śluby. Ślubu Jadwigi i Jagieły, i Jagiełło przyjmując na chrzcie imię Władysław został królem Polski. Od tego momentu oba państwa miały wspólnego władcę i tutaj należy zaznaczyć, że ta unia to nie było takie całkowite powiązanie obu tych państw, to nastąpiło wiele, wiele lat później. Początkowo unia była Dotyczyła jedynie władcy i takich pewnych powiązań. To nie była jeszcze taka unia, jaką sobie wyobrażamy. A ten, a panowanie Władysława Jagieły zapoczątkowały rządy dynastii Jagielonów w Polsce.